Dobra, ja wiem, że tam będzie kolejna. Kurde, chłopaki, puśćcie mnie, puśćcie mnie. No puśćcie mnie. No, no nie, no nie no. Siemano, witam was, Pajdak z Lamgames TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Liberty City Stories. Jak dobrze już wszyscy wiecie, jesteśmy bardzo blisko końca giercy, bo już zostały nam misje u Salvatora tylko do wykonania, które są już końcowe, tak maksymalnie oporowo końcowe. Także dobra, ja sobie przyczajkę tutaj zrobię. Salvator jest koło Payne's Preya, czyli pewnie dalej siedzi na komisariacie jak siedział. Mamy trochę problem z amunicją, bo mamy jej stosunkowo dosyć mało. Ale nie ma czym się przejmować, ja poproszę jakiś samochód, bo ja bym sobie pojechał tam do niego, nie będę przyszedł z buta do Salvatora. Nie wypada tu niemu iść z buta. Takie są zasady, przykro mi, tak? Jest po prostu pisane od dziada, pradziada, także jedziemy tą trasą co zawsze, bo u Salvatora może być dosyć intrygujące, aż sam jestem ciekaw, co to będzie, no nie? Bo po prostu chciałbym już zacząć kolejną serię. Także fajnie by było już skończyć Liberty City Stories, które jest naprawdę przecudowne i mocno fajne. Ale dobra, dojedźmy najpierw do Salvatora, nie wyprzedzajmy faktów, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. No nie, może tak tutaj wpalimy Jana, że sobie pójdziemy, wszystko będzie ładnie, pięknie. A wyjdzie tak, że Salvador da nam takie misje, że się po prostu obsramy, a nie dojedziemy. Także ja już tu jestem, już jestem blisko. Już widzę tutaj eskę, już widzę znacznik, już widzę wszystko, już jest po prostu brilliant. Tutaj sobie wykręcimy ładnie, tutaj na ręcznym. O, i już, dobra, to ja sobie wchodzę w misję. Misja się nazywa The Shoreside Redemption, także obczajmy, o co tu kaman. Sal, you there? Anthony! I'm getting out! My arraignment's today! Great! Yeah, but I got this stuff from Mrs. Freeman, so want me to make it to court. With me in here, who's stopping them from taking over? Hey, they'd have to get by me first, Sal. Yeah, Tony, whatever. Just make sure I get my day in court. Hey, the guards are coming now. I'll see you around the front. Dobra, to jak odczeka na froncie. Go get the poli... No, przecież tu wcześniej... i stoi nada. Nie ma lipy. Dobra, jak jest policyjna fura, to już nam ułatwili trochę misję. Get into position at the station. No dobra, to ja idę sobie zgetuję pozyciona. Mam pozyciona. Poproszę tutaj Salvatora mi dać. A dobra, mam eskortować konwój, to jest takie śmieszne, bo jestem pierwszy raz po stronie jakby policji, no bo muszę im pomagać, żeby nic im się nie stało, żeby Salvatora uratować, także zapowiada się jak na razie interesująco, nie ma żadnych większych problemów, chociaż ja wiem, że to się nie zakończy tak dobrze, bo to nigdy nie jest tak, żeby się zakończyło jakoś pięknie wszystko. Także jak na razie jedziemy sobie elegancko za samochodzikiem, nikt nam nie przeszkadza w niczym. No kurde, ta się... No właśnie, wiedziałem, że się lanka za długo nie potrwa. Aha. No to nieźle. No to nieźle. Czyli jednak muszę wjechać trochę z przodu za tym i niszczyć ba... no... Ej no, kto by pomyślał, że kurde postawią jakieś takie teś, nie? Tylko bądź teraz mądry, gdzie ona będzie skręcać. Ona będzie skręcać tutaj, aha! Jak ja w ją przywalę, to też jest źle... Ojejku! Sycyliany, Sycyliany! Dobra, lecimy tu mocno. Kurde! To jednak nie jest takie proste, jakby się mogło wydać. Dobra, Sycylianów tutaj wezmę. Staram się jakoś zniszczyć. Kurde, kolejna blokada, dobra. Jedzie van? Dawaj, Ryu, dawaj, ja tu oczyściłem trasę już. Kurde, ten van to w ogóle nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ciśnie mocno. Dobra, jest stabilnie w miarę.
to sobie poza... Dobra, Sycylijczycy już umrą tam mocno, bo już nie mają szans na przeżycie, także ja lecę trochę z przodu, aby... No i tak, i dwie gwiazdki mi dali za to, że im pomagam. No nie róbcie mi takich akcji, kurde. Ty człowiek chce tu pomóc ładnie chłopakom, a oni tutaj mi robią takie jazdy, nie? Że ja sobie zabijam tych Sycylianów. No przecież, kurde, chyba lepiej jak ja ich zabiję, niż jak zabiję ich samochód. Dobra, jedź. Zaraz ja tu wezmę odwet. Na Sycylianach, kurde, dużo ich. Ale jeszcze nie jest aż tak źle. Dobra, jedź. Już się dymi, to jeszcze zaraz weźmie i zdechnie. Dobra, ej, Sycylia. Dobra, take out the blockade, blokada kolejna. A ja, kurka, muszę dopiero dojechać do niej. Nie pajacuj, jedziemy mocno, ja tu już mam zmasakrowaną furę doszczętnie. Ale jesteśmy coraz bliżej sukcesu, no mam nadzieję, że to już nie opodal jest. No ta, loading musi być. Kurde, za dużo emocji, nie mogę się skupić na gadaniu zbytnio mocno, sorry. Kurde, teraz trzeba tutaj zadziałać szybko. Ta blokada jest już tam. A kurde, ciężko jest, bo tu mnie gania policja. Tu muszę patrzeć, czy Sycylianie nie jadą. Jeszcze do tego tamci się tu wpierdzielają. Dobra, jest blokade. Jest blokade. No policaj! Przecież ja chcę pomóc. Ja to robię wszystko ku dobroci. No i wiedziałem, że się zwrykuje fura. No nie, no tak pięknie było, ale się skończyło. Dobra, ale mniej więcej już wiemy, o co chodzi w mapie, także ja się odczytam, bo powrót do miasta będzie dosyć słaby, no nie? 6 december, czyli to będzie ostatni save, był ten. Jeszcze raz się wczytamy, także jak widzicie, misja jest naprawdę zacna, tylko że zacnie trudna. Zacnie trudna, ciężko jest niszczyć tych Sycylianów. I ja nic na to nie mogę poradzić, także dobra, wjeżdżamy mocno, od razu jedziemy tam, bo tu widzę, że Kevlara nic nie jest tak aż zbyt... To nie ten safe się odczytał. Co ty, żeś pajdak odczytał? December miał być. O, to jest december, to ja chyba novembera odczytałem. Żeś mi tu save'y jakieś spierdzieliły. Już ja miałem się zrespić, kurde, w trzecim mieście. Jak będzie? No, właśnie, tak miało być. Tak miało być, a nie, kurde, ktoś tu pali Jana i mi odczytuje poprzedniego save'a. Także dobra, ja wychodzę mocno i lecę mocno do Salvatora ponownie, bo trasa jest dosyć łatwa, a misja jest w sumie, no myślę, że to już było gdzieś blisko końca, no wiecie? Takie coś mam przeczucie, że to mogło być już blisko końca. Dobra, poproszę to cudo. Policaje już mnie tam gdzieś gonią, już słyszę i dobra, fuck you, motherfucker. Ja tu muszę robić z duping. Dobra, tutaj pięknie sobie potem, bo nie, o to chodzi, że chciałem motorem, bo motor szybciej pojedzie niż samochód. Chyba, żebym dorwał jakąś wyczesaną brykę, ale to by czasu się zeszło trochę, także... Dobra, jestem zajarany tą misją oporowo, bo po prostu, no jak poprzednia misja, w poprzednim odcinku, ci co nie oglądali, to zachęcam serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka. W poprzednim to było, co była ta misja, co podkładałem paki i wybuchało miasto. To była emocjonująca strasznie misja i tutaj się zapowiada dosyć podobnie. Szczególnie te blokady. No lipa, że ja tego nie rozkminiłem na początku, o co chodzi, ale teraz już jestem bardziej świadom wyboru całego. Wow! Jak ty żeś to pali zrobił? He? Efekcjor był. W tamtym to gdyby mnie ta policja nie goniła, to by było elegancko, po prostu bez problemu by wszystko się przeżyło. Dobra, Shoreside Redemption one more time. Także teraz będzie trochę szybciej, bo od razu film omijamy. Już teraz od razu wiem, że mam zakręcić i zrobić zduping, no nie? Że wiecie, jechać za furgonetką potem. Dobra, tylko że cały czas... Lose your head. Co, mam stracić jeszcze policję gwiazdki? No chyba ich czaszka źrebi. No wygrzało ich mocno. No i goni mnie, skurczyk od miegania non stop. Kurde, by się przydał motor. Ej, fuck off ty. Zabiłem typa, ale niestety motoru mi się nie udało. No i będzie mnie tak ganiał, Nygus. No i będzie mnie tak ganiał, jak ja muszę skroić jakąś furę i uderzyć do Painspera, który jest nieopodal. Dobra, fuck you, Glina, a ja sobie pobiegnę. Ja wezmę sobie taksę nawet, aby po prostu tylko się przemalować i zakończyć ten cały cyrk. Nie złapiesz mnie, nie myśl o tym. No i bez kitu. I mam dwie gwiazdki i muszę pojechać do Painspera się przemalować, żeby rozpocząć misję? No to jest patola trochę, ej.
Trochę mnie to nie jara zbytnio, wiecie? Dobra, ej, gliny, fuck off. Ja tu chcę wbić do PNSPR, przemalować sobie ładnie furę, żebyście mnie już kurka nie ganiali. No, maluj to, no nie no, tego się nie spodziewałem. Wbijasz tutaj, a się okazuje, że kurde... Dostajesz lipę i jest słabo, nie? No kurde, starasz się, aby było wszystko dobrze, oni i tak cię chcą złapać, i tak cię chcą złapać, dobrze. Wiem, że muszę mieć policyjną furę, tylko teraz muszę zrzutować sobie, gdzie był ten pierdzielony komisariat. Komisariat, czy on był tu, czy on był tam? No i tak to jest z pajdakiem, bo on w ogóle nie ma orientacji w terenie, no nie? Dobra, komisariat jest gdzieś tutaj. Kurde, już zaczynam błądzić, już zaczynam błądzić. Gdzie ten komisariat? W drugą stronę. Zrobili mi kurde lipę. Jak ja to kurde mam ładny plan, to oni wezmą, wszystko popsują. I teraz się zgubiłem mocno. Teraz się zgubiłem mocno, już nie wiem gdzie mam jechać. Dlaczego oni mi nie dali tej misji, gdy ja już ją miałem w sumie podbitą, nie? Dobra, komisariat jest tutaj. Komisariat jest chyba tutaj, tak kojarzę. Jak pojadę tutaj, tutaj i tu jest... Co to jest? Co są ciężarówki? To nie jest komisariat. Zaraz, to było koło PNSPR-a, także to będzie przecznicę dalej gdzieś. Gdzie jest ten pierdzielony komisariat? Może tu jest komisariat? Nie no, to przecież komisariat był koło szpitala. Szpital był koło PNSPR-a. Salvator, gdzie jest kurde pierdzielony komisariat? Zgubiłem komisariat mocno. No i co ja mam teraz zrobić? To się kameruje wszystko, a ja nie mogę znaleźć kurde komisariatu. Śmiesznie? Śmiesznie. No przecież tu nie ma komisariatu, zaraz. Poczekajcie, to jest... Fajdi, rozkmin to jeszcze raz, bo ty lecisz tamtędy, tam. Dobra. Czyli jak pojadę tu... I wykręcę sobie... Dobrze kombinujesz. To tu gdzieś powinien być ten pierdzielony komisariat. Tu powinien być mocno komisariat, bo ja jadę stamtąd drogą i dojeżdżałem zawsze do komisariatu, czyli tu gdzieś będzie komisariat. I co tu jest? To nie jest komisariat, to komisariat jest wyżej. No to wychodzi, że powinien być wyżej. Tu jest dalej nie komisariat. No przecież poczekajcie, na spokojnie. Przecież ja jadę ewidentnie tą trasą tutaj. Ewidentnie tą trasą tutaj jadę. Ale ja chyba tam zakręcałem. Zaraz wszystko obczajimy, no nie? O, i gdzieś tutaj to powinno być. No i gdzieś tutaj jest! Słuchajcie, ja wam powiem, że gdzieś tutaj jest ten komisariat. Znalazłem komisariat. Tyle zabawy, ale znalazłem swoje. Dobra, wsiadaj do tej furki. No, no nie gadaj, że teraz zamknęli mi radiowozy. No czy ja was nienawidzę? Dobra, w końcu mogę robić kurde pierdzielony konwój. Pierwszy raz w życiu więcej się bawiłem z wyszukaniem fury i kurde zgubieniem wanted levela niż z samą misją. No to jest patola po prostu jakaś. Ta gra nie chce, żebym ją przeszedł. Dobra, film omijamy, lecimy za konwojem. Escort de konwoj, no my każdy dobrze wie już teraz gdzie on chce się eskortować. Także lecimy tutaj. Fajnie, że mogę być tak jako cywil, a oni się nie czają, bo są tacy tępi, że ja tutaj sala chcę odbić. To jest miły akcent z ich strony. Trzeba pamiętać o tych barykadach i kurde, bo te barykady w sumie nie są trudne, to jest tak, że dobrze przypierdzielić w to i już jest po temacie. Najlepiej jak ja bym jeździł tą furą, a oni by rozbijali barykady. Ale no niestety, policaje na taki układ nie pójdą, film od razu omijam. I od razu tutaj zawracam, bo ja już wiem gdzie oni będą, no przecież zaraz przyjedzie, no jedzie. Jedzie, powoli się wlecze, ale leci. Dobra, dawaj, ja tutaj mam odbić, no mam nadzieję, że on też odbije to jak wtedy na lewo, no nie? Już mapę mam wyuczoną dosyć, odbił? Odbił. Dobra, to lecimy, ja tu jadę przed nimi, żeby po prostu, aha, już tamci się wtrnili. Ja tu zaraz muszę jechać trochę przed nimi, żeby właśnie te blokady poniszczyć, żeby nie było potem przypałów żadnych. Dobra, tutaj dwudedło. Tutaj przesuwamy to. Dobra, niech jedzie mocno. No już kolejna blokadka się szykuje, to ja tu już od razu robię... Aha, no to zrobiłem, chyba się nie wyrobiłem dosyć. Ale dobra, no nie, dużo strasznie damage'a to zabiera, ja muszę się trzymać bliżej tych chłopaków. Tutaj bronimy ładnie sala, ale nie uderzajcie we mnie. Sycyliany.
Sycyliany, Sycyliany pierdzielone. Dobra, dawaj, 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 lecimy. Tu będzie kolejna blokadka gdzieś chyba. Nie, blokadka będzie dopiero na ulicy, także dobra, ja tu wyprzedzam, bo ja wiem, gdzie mam jechać, no nie? Nie jestem za daleko, jestem wystarczająco. Jedzie ten van. Stara się jechać, ale mu nie wychodzi, bo go pełno Sycylianów gania. Kurde. Dobra, ruszył. Ruszyli wszyscy, a ja się zblokowałem. Dobra, to teraz ja tu będę sobie starał ich trochę niszczyć. O ile mi się uda jakiegoś. To żeby żaden nie... No bo oni, kurde, strasznie oblężyli ten samochód. Dobra, ten już wybuchnie. Ten już wybuchnie, z tym już nie mamy problemu. Także ja wyprzedzam sobie ładnie furkę. Mam nadzieję, że... Dobra, jest blokada, jest blokada. Ja to od razu mocno zabijam gangsterów. Niech jedzie ten mój samochód. Ale we mnie to nie uderzaj, stary, jestem po twojej stronie mocno. Dobra. Dobra, wczytanie, wczytanie. Nie, no nie wiem jak to wyjdzie, bo jak następnej blokady nie rozwalę, to już jesteśmy w dupie. Następną blokadę najlepiej by było wyeliminować w tenże sposób. Tylko nie wiem, czy nie pojadę za daleko. Jestem wystarczająco blisko. Ja nie zgubię transportowego vana, jeżeli się wykręcę z tego. Dobra, wykręciłem się. Teraz chciałbym stąd wyjechać. I zniszczyć tę pierdoloną blokadę mocno. No tak, ja zgubiłem... Przecież wiedziałem, gdzie on jedzie. Jeszcze raz przytujemy Gamesa, nie ma lipy, ty, wy, wszyscy. Teraz nie łapiemy się na policję, od razu robimy mocno tą misję. Ja wiedziałem, że pod koniec to nie będzie aż tak łatwo, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak trudno. Dobra, dobra, kałasznikowy tutaj są w ogóle zbyteczne, ty od razu tutaj wychodź, wchodź, bierz. Lecimy od razu do sala, bo po prostu no strasznie dużo tutaj emocji się robi. I strasznie się robi ciężko na tych emocjach. Tutaj trzeba patrzeć już bacznie, żeby nie było żadnych Einzwei Drei Polizei. Dobra, Rumun, oddawaj taksę. Bo ja tu muszę jechać ratować Salvatore. Dobra, jest git, nie ma żadnych przeciwwskazań, policja mnie nie goni. Jak nic nie przywalę, to jesteśmy w stanie wykonać tą misję owocnie, ale nic nie obiecuję, bo może być tak, że wyjdzie gówno. Ja tu kurde sobie wziąłem, ładnie się wyturlałem, a nie, bo wiedziałem, że tam będzie blokada, mówię, nie będę jeździł za nimi, ale fajnie by było jakby jechać tak na tyle ten z przodu, ale nie zdążymy rozwalić tych blokad. Nie zdążymy rozwalić tych blokad z drive-by'a, żeby od razu te wszystkie samochody też poniszczyć, aby one nie jechały. Wtedy nasza furka damage'a by miała zabrane mało, w sensie ta, co mamy ją eskortować, i by wszystko wyszło git, ale to życie jest brutalne i nas nie rozpieszcza, także ja tu zakręcę przez szpital z tych nerwów. Dobra, ląduj pani, teraz nic mi nie stanie na przeszkodzie, dzień dobry, Shoreside Redemption, podejście trzecie. Dobra, omijamy te cyrki. Wezmę poliskara, który jest skitrany tutaj, mam nadzieję, że jest. Także Liberty City Police Department się stara o to, żebym im pomagał. Tylko gdyby jeszcze mnie nie ścigali, kurde, negusy głupie, dobrze. Bo jeszcze, kurde, ta policja na dodatek. Dobra, omijamy scenę. Lecimy mocno. Kurde, nie można od razu sobie zawrócić, ja wiem przecież, gdzie oni będą jechali. Wiecie, o co chodzi, przecież ja wiem, że oni dojadą do tej drogi i potem będzie wielki comeback. No ale tutaj niestety nie, masz Pajdy jechać i tyle w temacie. Także Pajdy jedzie, posłusznie jak baranek, jak sarenka, ale musi jechać. Czekamy, aż się wczyta film. No już to jest ten moment. No, mówię, że to jest ten moment. Dobra, omijamy od razu. Lecimy. No don't get too far, don't get too close, to się zdecydujcie, kurka. Jak ja mam w końcu jechać? Tutaj za blisko, tutaj za daleko, to niezdecydowane jest takie strasznie. Ale dobra, jak na razie fura jest stabilna, bo damage jest git. Tylko że ja muszę i tak dalej mimo wszystko jechać trochę bardziej do przodu, przy tej furze najlepiej. Dobra, to mój damage to jest żaden damage. Czekaj, no. No nie, poczekaj, właśnie, zgub się mocno.
Ja tu wszystkich porozpiździam. Fura teraz się zamota mocno i nie wyjedzie. Będzie cały czas przywalać i damage'a se nabijać. Ogarniacie to? To ja tu nawet nie mam co kombinać, bo ona nie wyjedzie. Mogę sobie samochody najwyżej co polikwidować, a ta fura i tak się uparła i ona nie ma zamiaru wyjechać. Chyba że w końcu ją coś natchnie. Dobra, dobra, ja to sobie zniszczę od razu trochę tych. Nie, ona się uparła, ona będzie szła w uparty i ona nie zmieni się. A ja spróbuję strollować tą grę. Spróbuję strollować tą grę, wjadę tam gdzie on jest. Czy jestem blisko, czy się nie jest? Ja sobie wjadę tutaj. I spróbuję ukraść po prostu ją. Aha, czyli tak też nie przejdzie, no ale w ogóle jaka akcja? Fura mi się zblokowała i nie mogłem nic zrobić, no choćbym się zesrał. Policjant stoi jak ta kukła, nie wie co się w ogóle dzieje, nawet mnie nie ma zamiaru ścigać. Gdzie jest ten Salvator? Salvator jest niedaleko, ale kurde mam dalej wanted level. To ja może sobie od razu zajdę do Pain Spray'a z tą furą. Bo Pain Spray jest blisko i zrobimy też, ale nie mamy teraz amunicji do Uzisa, no nic. No nic, no tamte fury i tak będzie ciężko rozwalić, to spróbujemy sobie jeszcze raz po prostu tą misję przejść. Nie, wkurzony jestem, bo kurde, zblokowało się to nie z mojej winy i przez to oblałem... A no tak, przecież policyjnej fury on nie zrobi. Dobra, lojdujemy raz jeszcze. Ale widzicie jaka w ogóle była to faza? Ej, ja tu chciałem sobie przyjść ładnie misję, wszystko kulturnie, jak najbardziej w porządku. A gra mi mówi, ty ryju, popsułeś to. A ja przecież nie chciałem tego popsuć w ogóle. Dlaczego tak się wydarzyło, jak się wydarzyło? Kto mi to wytłumaczy? Dlaczego oni skręcili w bok i nie mogli wycofać? Dlaczego ta policja jest taka tempa? No słabo, ja się czuję zniesmaczony mocno tym zachowaniem ich. Bo ja tu chciałem naprawdę pokazać klasę, przejść tą misję. Wszystko by było ładnie, pięknie. Dajcie mi samochód. No jakiś motor, no też przejdzie, no dobra, to wezmę to, jak nie ma już wyjścia, to bierzemy to, tylko żeby nie było wanted level. No jo, już strzelają, już, coś tu Bajdiego mają. I muszą strzelać, dobra, robimy. No i tak, i na flaku jadę i zanim ja dojadę, to sezon minie. Kurde, ten safe powinien być tam, gdzie są wszyscy, gdzie jest Osiembal, gdzie jest właśnie Sal. A nie, tak to kurde, takie spalenie Jana z ich strony. Ja muszę jeździć taki hektar, żeby dojechać do Sala, bo nie mogli, kurde, mu kupić chałupy gdzieś bliżej. I w ogóle wkurzyłem się na Donalda. Bo Donald sobie wziął, wyjechał samolotem, a co z jego chałupą? Odpalił komuś? Odpalił, kto mu dupę uratował tyle razy? No Pajdi. I co, Pajdi dostał chałupę? Nie, nie dostaniesz Pajdi chałupy. To jest chałupa Donalda, ale kluczy ci już nie da. Także słabo się zachował. Ja jestem wkurzony na Donalda za ten kwadrat. Dobra. Jeszcze raz, Shoreside Redemption, podejście czwarte, w sumie trzecie, bo to był fail nie z mojej winy. Jak poprzednie mogły być z mojej winy, tak tutaj winy mi nie wmówicie. Tyle w temacie. Sal tam jest. Dobra. Wbita mocno. Jedziemy mocno również. Na punkcik, dobra. No ludziki, nie przeszkadzajcie, nie, bo nie chcę żadnego zabić, żeby nie było wanted'a, no nie? Dobra, wjeżdżamy. Omijamy. Ej, eskortujemy. Tutaj to ja sobie mógłbym w ogóle poczekać, no a gdzie jest w ogóle destination? Jest jakiś destination? No nie ma. Tak. I fura policyjna jako friend oznaczona, to jest bezbłędne. No. No jeju, co się tu w ogóle dzieje? Jakie to są dziwne rzeczy w tym GTA, ej. Człowiek tu chce sobie pojechać, no fajnie, fura sobie pojechała, od razu w rów wjechała, no nie spodziewałem się tego po nich. Dobra, musimy się uprzeć tam ładnie i ładnie fury niszczyć, bo widzę, że bez tego to za dużo nie osiągniemy. Jednak niszczenie fury jest bardzo istotne tutaj. Dobra. Jedziemy tutaj, no muszę niby jechać z przodu, a niby muszę jechać z tyłu, bo ja wiem, że zaraz te fury się pokażą. I zaraz się zrobi niezły bajzel. Ale też wiem, że muszę jechać tutaj przed... Super! Super! Zabij się o mnie! Super! Zabij mnie i o mnie!
No wiem, że jest illegal, kurde, roadblock, ale nie mogę nic z tym zrobić, bo jakiś fagas mi nie pozwolił. No i teraz sam sobie najeb uszkodzeń i wszyscy będą zadowoleni, tak? No ja wiem, że jest tam kolejna, ale no jak choćbym się zesrał, to i tak mi się to nie uda. Zaraz ten fagas, kurde, będzie kminił dalej, tak? Dobra, trochę i tu pojechałem z maszynówy, dużo to nie dało, ale zawsze coś. Nie, to nie ma możliwości, on kolejnej blokady nie ominie. Ja to wiem, wy to wiecie, wszyscy to wiedzą. Kurde, policja nie chce ze mną współpracować, a ja chcę im pomóc. Znaczy pomóc, no chcę pomóc uratować Sala tak naprawdę. Ale już oni o tym nie muszą wiedzieć, tak? Dobra, jedna sprzątnięta. Mamy jeszcze jakieś szanse? Nie mamy żadnych szans. Nie mamy żadnych szans. To jest po prostu przechodzenie misji już trochę niepotrzebnie. Bo Sal zamiast wziąć, otworzyć te drzwi, bo tam już jest dziura, każdy ją widzi, ja ją widzę, wy ją widzicie. Zamiast otworzyć te drzwi, to on tego nie chce zrobić, a tak to by to wyszło. Gdzie jest blokada? Jest blokada, no ale to jest przecież, kurde, równa się ze śmiercią ta blokada już mocno. Znajdziecie, to ta fura wjedzie we mnie i jeszcze zaraz mnie zabije. Zero logiki. Zero logiki. Jak już zginąłem, to już zginąłem, bo i tak mi tutaj nie jest nic potrzebne. Kasy trochę mamy, to ja po prostu sobie pojadę taksą jeszcze raz po tą misję. Nawet nie muszę jechać taksą, bo już się zrespiłem w sumie po... Nie, nie mogę tak. Nie mogę tak. Ja muszę mieć przecież amunicji trochę. To co, znowu? Znowu load game. Znowu load game. I widzicie, jak to jest. Człowiek chce dobrze, chce pomóc każdemu. Bo uważam, że jednak warto jest pomóc policji w tym przypadku. Chcesz odbić Salvatora, oni wszyscy chcą go zabić, ale oni się ciebie nie słuchają, że ty chcesz im udostępnić drogę. Jak ja bym w ogóle zlał na temat, to przecież oni i tak by go nie dostarczyli i tak. Ale no w sumie tak, egzekucja by była przeprowadzona, no to ma sens. Kurde, policja jeszcze się tu czai. Nie no, wychodź tutaj, pójdziemy na ulicę, już tu widzę fajne furki, którą bym chciał, mocno jedną, taką, o tu, gdyby tylko nie było wanted levela, to bym był wdzięczny mocno, ale dobra, zaryzykujemy, wypadł, kurde, biznesmenik, ja tu biorę Infernusa i jadę, nie masz szans, chłopaku, żeby mnie zgarnąć, musimy nadrobić trochę czasu, także dlatego ciśniemy Infernusem, nie zwracając uwagi na nic, co się dzieje wokół. I teraz przechodzimy tą misję, teraz przechodzimy, w końcu ją przejdziemy, no nie, nie ma rzeczy niemożliwych, wtedy dojechaliśmy najdalej, bo już dojechaliśmy aż do tamtego miasta. Gdyby nie te samochody wszystkie wokół, to byśmy jeszcze dawno przeszli, ja bym w ogóle wolał, żeby ktoś inny te samochody niszczył, a ja bym tylko po prostu blokady, jakby mówiąc krótko, rozwalał. Dobrze, dobra, dojechaliśmy, dolądujemy. Fuck off. Dzień dobry, Shoreside Redemption. Zgodnie z tradycją, obiłby wszystko. Leci mocno po polickara. Jak ja bym mógł jechać przed tym i kurde te blokady wszystkie od razu niwelować, to by była piękna sprawa. Ja bym sobie, wiecie, pojechał tutaj, a no już nawet stoi fura. Ja nie mogę tym pancerniakiem pojechać? Jeszcze jakbym wjechał, to jak czołg. Dobra. Bo wiecie, ja bym od razu pojechał tam, żeby to się szybciej wczytało, no nie? A tak to muszę wziąć i jechać tutaj. O, widzicie, pancerniaki są? No i tak, i co? I zaraz przywali w to coś. To jest po prostu tak bez sensu zrobione. Ja bym chciał od razu tam wjechać. Ja sam? I od razu, żeby to się wczytało. Dobra, przecież nie zginie, nie bójcie się. No, jak zlostowałem transport vana, jak on jechał cały czas za mną? No jak ze mnie idiot zrobił i co? I niby zgubiłem vana, który... No nie róbcie sobie kpin ze mnie, przecież kurde ja go nie zgubiłem, tylko jechałem przed nim. Czyli ja cały czas muszę jeździć tak za nim blisko i kurde, nawet jak go... I blokady i wszystko i jak ja mam to poradzić? Jak ja mam sobie z tym poradzić? No kto to robi ze mnie idiotę? No... Przecież jechałem... No jechałem przed nim. Ta gra jest głupia. Ta misja jest głupio zrobiona.
No wezmę. No tak, jeszcze mi zabrali mojego poliskara. No to fajnie mają i muszę brać nowy. I cały czas nowy, kurde. Te policja w tym jest strasznie bogata. Cały czas furę za furą mi dają. Dobra, jedziemy jeszcze raz, eskortujemy teraz już poprawnie. Się okazało, że nie możemy zrobić przekrętu, żeby ułatwić sobie życie. No sobie jedziemy powolutku, bo tak nam każe gra. Nie możemy nic zrobić szybciej. Gdzież już ten fragment misji mamy obcykany. Mocno bardzo. Kurde, no. To wymyślili sobie. Jeszcze jakby się dało inną furę, inną pukawę w drive-by'u brać. Ja bym sobie wziąłem czwórkę. Jakbym wjechał tam, od razu im bym zrobił ksz, 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 i już by było po nich, no nie? Ale tak to znowu, sekwencja się powtarza tak samo. Dobra, ja wiem co ja tu mam zrobić. Także mam nadzieję, że ci z blokady zanim dotrą, to ja już zdążę zlikwidować. Nie, no bo ja muszę od razu jechać z przodu delikatnie, żeby zniszczyć tamtą blokadę. Przecież każdy wie, że to będzie jazda tutaj i jazda prosto, tak? Także ja to staram się ich jakoś będę utrzymywał, żeby ich po prostu kropnąć, no bo inaczej to nie mamy opcji na przeżycie. Dobra, jest blokada. Teraz staramy się wykonać to najładniej jak się da. Dobra, wy się fakajcie, ja tę blokadkę od razu likwiduję. No i tak, jestem zadalekowana, to muszę się cofnąć, tak? Dobra, jedzie van. Nie przywal w to. No i przywalił w sumie lekko. Dobra, ja wiem, że tam będzie kolejna. Kurde, chłopaki, puśćcie mnie. No puśćcie mnie! No nie. No i tak, i fura mi się zapaliła i ja już zaraz zgubię transport i już zaraz będzie dupa. No przecież to jest logiczne, że zaraz będzie źle. Zaraz będzie bardzo źle, jeżeli nie dojadę na miejsce. No i... Nie mam siły już na tą misję, wiecie? Ta misja mnie mocno przytłacza fizycznie i psychicznie. Kurde, przecież jedziesz dobrze, to ktoś ci się wpartoli i ci wszystko popsuje. No naprawiaj tę furę. Kurde! Ojejku. Dobra, ale mam nadzieję, że... teraz się uda. Nie ma nic straconego, zero amunicji nawet straciłem, bo nie miałem kiedy jej stracić. Ja muszę po prostu jechać przed, nie interesować się niczym innym i niszczyć te blokady i mieć w dupie te samochody. Niech go niszczą te samochody, dużo mu nie zajmą i na pewno mniej niż jakby przywalił w blokadę. Tak. Pajdi ma rację. Także zrobimy tak po prostu i nie ma co się srać tutaj. Ja to już od razu wbijam sobie ładnie. Tak. Shoreside Retention, podejście 587, 4 i 5. Dzień dobry. Salut there. Zamęczy mnie po prostu. Najnormalniej w świecie zamęczy. Ja czuję się wykończony po prostu tym, co ona mi to oferuje. Ale nie poddam się bez walki. Już wiemy o co chodzi. Za którymś tam setnym razem powinno się udać. Dobra, skartujemy konwój. No. Dawaj, bliżej, tutaj, tak. No, wczytaj się, no już. Dobra. I od razu lecimy tu, od razu tu odwrót. Trzymamy się blisko, ale z delikatnym wyprzedzeniem, tak żeby na mapie nie było za dużej odległości, tak? Dobra, policja niech jedzie, niech ona się zajmie tymi Sycylijczykami z łaski swojej. A tych samochodów to ja nie załatwię, to nie ma takiej możliwości, nie z tą furą. Dobra, daj, nie bądź za daleko, ale mimo wszystko zrób to, tak? Ja dwóch rzeczy na raz nie zrobię, nie jestem na tyle zdolny. Jedzie ten van? No jedzie, ja go tam już widzę, no nie? Dobra, aby tylko nie zboczył. Dobra, chyba jedzie, to ja jadę też mocno tutaj do przodu. Take out the blockade, jak tu nie widzę żadnego blockade'a. A, bo tam jeszcze ta fura się mota, no dobra, jedzie?
Jedzie. To gdzie jest ta blokada? A tu przede mną stoi. Dobra, spoko ty. Już wykumałem jej. Dobra, furka. Jadę. Masz duże szanse, żeby to przejechać. Dobra, dobrze, że ta fura jest pancerna. To można tak walczyć. Dobra, teraz gdzie ja tu? Tędy mam jechać, tak? Bo to zaraz będzie jeszcze jedna blokada. No przecież nie jestem za daleko, no i ja nie go gubię. Ta fura tak słabo jeździ. No jedziesz? Zanim oni dojadą do tej blokady kolejnej, to się trochę zejdzie na pewno. Dobra, ale już mnie wyprzedzili, to ja na to nie mogę pozwolić. No, zaraz wjedzie kolejna blokada, a ja będę tutaj w czarnej dupie. Znaczy, no ja wiem, gdzie jest kolejna blokada, także to jest ten plus dla mnie. Jak na razie to jedziemy równo, jedziemy mocno, to jest najważniejsze. Wiemy, że blokada kolejna jest tutaj. Ja jeszcze tak od razu sobie powolutku jadę, żeby ją zneutralizować. To jest fura naszego wroga, tak? Nie, to jest fura cywila. To ja sobie ją od razu odpuszczam. Czuję wana na plecach, także nie jest źle. Ja to sobie przyspieszę trochę, bo widzę, że kolejna blokadka się szykuje. Dobra. Od razu sobie furkę wysadzę. Aby wybuch tylko nie trafił w vana. No jest pięknie. Jest pięknie. Jak teraz na spokojnie, to idzie spokojnie, no nie? Wszystko jest stabilnie. Take out the blockade. No ja stykuję out tą blokadę, tylko że muszę sobie zjechać najpierw na dół. Także ja tu się będę starał zjechać na dół, tylko na tyle, żeby nie zgubić tego vana, bo zaraz mi wyskoczy. Zgubiłeś vana? Jest raj, ale jak mało damage'a teraz. Czyli po prostu trzeba cały czas zlewać na te fury i wtedy jest ok, tak naprawdę. Dobra, jest blokada, już ją widać. Każdy widzi blokadę mocno. To jeszcze do mnie strzelają moi wrogowie. Dobra, blokady już nie ma. Van ciśniemy. Nie wiem, co tam się dzieje, nie chcę nawet patrzeć. Ale muszę patrzeć, gdzie skręci van, bo dalej trasy to ja już nie znam. Dobra, van jedzie prosto. Van jedzie prosto, co? Aha, prosto. Dzięki. Dzięki za zmyłkę. Ej, gdzie są Sycyliany wszystkie? Wszyscy nas zlali. Nie, tam się jeden... Już! To tak byłem blisko tyle czasu i mi się nigdy nie udało? Fajnie. It's good to be a free man again. But listen, I'm gonna head up to the house and get out of these stinking rags, okay? I'll meet you up there. Także widzicie, po wielu trudach i brudach udało nam się w końcu ukończyć misję, kurde, the Shoreside Revenge. No ja śmigam mocno do save pointu, który jest tutaj nieopodal, bo po prostu już nie mogę wytrzymać napięcia. Dobrze, że ten save point bez kitu jest niedaleko. Bo to była strasznie trudna misja, która okazała się, że najprostszym patentem będzie nie wdawanie się w bójki z samochodami, tylko najnormalniej w świecie sobie pójście i pojechanie, rozwalenie blokad i by można było równie dobrze przejść tą misję za pierwszym razem. Ale wyszło tak jak zwykle, także no niestety ja nic na to nie poradzę. Sobie skręcę do chałupy, tutaj sobie furkę odparkuję ładniej, będzie spoko loko na kurde spontanie. Ale jak na razie, no to jest... Gdzie ty jedziesz? Co by mi się ubzdurało, żeby do Salvatora jechać? Ej? Wracamy, to miał być save point dla nie. Przejechałem przez save point, nawet nie zauważyłem, że przejechałem przez save point. Także dobra, ląduj tu. Na nie otworzy się garagę, bo pewnie cały jest naciukany sprzętem w opór. Także lądujemy tutaj mocno. Gdzie jest ten safe? Już nie pamiętam, dawno tu nie byłem na tej chałupie. Gdzie jest safe? Jest safe. Także save'ujemy się. Stawę gamę poproszę. Może być i na Mord Park Resurrection. Także to był kolejny odcinek z GTA Liberty City. W następnym odcinku będziemy robili już ostatnią misję w grze. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!